Radziu, mówię ci, przestań się tak na nią patrzeć, bo się spieszy, zobaczysz, ucieka przez ciebie. Chodź tu bliżej. Chodź tu, chodź Sonieczka. Nie, no ucieka, nie wstydź, no. Chodź, zawstydziłeś się, najgorzej. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że w ogóle jest słabo. Jest słabo, jest pada słabo. Deszcz? To wiemy, bo czasem barabani nam w sufit. A teraz akurat przestało barabanić. No bo program się zaczął, to wiesz, nie barabani. Lubię Gra o Tron się skończyła, najgorzej. No mi się podobało akurat zakończenie, ale najgorzej. Epic zrobił wyprzedaż, bo daje Jezus, pieniądze graczom. Co za w ogóle chamstwo, nie? Dają pieniądze bezczelni. Najgorzej. I jeszcze Gimper przegrał Taniec z Gwiazdami. Dlatego to nie wiemy do końca, ale najgorzej. Nie, no wiem. Przegrał. Wiem. Ej, nie, przepraszam. Był na okładce? Nie było. Wszystko się zgadza. Przegrał. Ale miał przynajmniej fajne tygodnie ostatnie. I no teraz i schudł, może, zdaje się, że... nauczył się tańczyć. No w sumie jakieś plusy można z tego wyciągnąć, prawda? Zostanie wielką gwiazdą telewizji. Zobaczysz, wygryzie nas za rok. Nie będzie tutaj nas, tylko będzie Gimper. Witamy serdecznie. Program FOPA. Czas rozpocząć na żywo. Prosto z Warszawy, prosto oczywiście. Prosto ze studia Polsat, zapomniałeś. Prosto ze studia Polsatu, godzina 8. Energia, więcej energii. Nie, witamy, to już się poprawiam serdecznie. W takim razie. Witamy was bardzo serdecznie. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz. Zapraszamy. Ja jestem dumny z tego, jak oni się naumieli w ten bumperek. Bardzo się pięknie bardzo naumieli. Się ładnie naumieli się tak najlepiej, jak powinno być. A my witamy oczywiście i naszych widzów w telewizji, na antenie Polsat Games, ale również w kanałach YouTube, Twitch i dodamy jeszcze fanpage Polsat Games na Facebooku. Tam można między innymi zostawiać komentarze do tego odcinka. My te komentarze komentujemy na antenie, bo macie wpływ na program, ale też do naszego gościa. Właśnie. Wprowadzamy taką w sumie logiczne rozwinięcie tej formuły, że jednak też pytania do gościa będą odczytywane jeszcze jak gość jest, a nie jak już wyjdzie. Nie wiem, to chyba ma sens. To nie? Ma sens, ma zdecydowanie. Sens. To bardzo dobry pomysł. A naszym gościem jest Konstanty Kalicki, deweloper. Jak cię można przedstawić? Tak. Twórca gier. Twórca gier. Tak. Nie, odwrócona piramida. Przygotowywałeś się do tego występu, zdecydowanie. Jak wystąpić w TV? Poradnik. Dobra, jak wystąpić w TV? Poradnik, jak cię przedstawić? Przede wszystkim. Twórca gier. Twórca gier będzie najlepiej. A oprócz tego jeden z właścicieli, założycieli studia Think Tank. Założycieli, właścicieli Think Tank. No i, no i niezależny deweloper, czyli programista, designer, czasem strasznie fatalny grafik, pisarz. Troszkę po wszystkiego, tak? Ale przede wszystkim też właśnie to twórca jakby to jest kluczowe, dlatego że Kostek jesteś jedną z nielicznych osób, które ja znam, które w ciągu ostatnich lat, z naszych znajomych, Kostek jest moim znajomym z tak zwanych indie game devów, czyli tak jak już się przedstawił, niezależny twórca gier. Generalnie wam się najlepiej ostatnio nie działo, jak mówię tak generalnie o indie game devie. Znaczy były to flopy po flopach. Tak? Każda gra, która wychodziła naszych wspólnych znajomych i nie tylko, okazywała się mniejszym lub większym... Nieudanym... Produktem, czy flopem, produktem, który flopem, był dobry chciałem, sam chciałem powiedzieć przeciwieństwo sobie, sukcesu. Ale nie zyskał odpowiedniej ilości nabywców, tak osób, jest. Które zainteresowane nie sprzedało są się. Tą grą. I nagle wychodzi, jak to ładnie, tak, papierowe Diablo, czyli Book of Demons, gra, którą wyście zrobili. I się okazuje, że przede wszystkim w ogóle sprzedaje się na premierę. Bo to było dla mnie największym szokiem. Pamiętam, że nawet się do ciebie tam zwracałem następnego dnia. O, to jednak będzie na jedzenie. No jest na jedzenie. Skąd to się jest. Wzięło? Znaczy, nie widać, ale jest. Czy to było zaskoczeniem, czy to było wypracowane? To było wypracowane. To było wypracowane przez 2 lata wczesnego dostępu. W Early Accessie długo pracowaliśmy nad grą. Też badaliśmy, co się graczom podoba, co nie. Ale zanim weszliśmy do Early Accessu, 2-3 lata przygotowaliśmy się do produkcji gry. Projektowaliśmy ją, projektowaliśmy całą serię, bo to jest pierwsza gra w serii. Mam nadzieję, że reszta też się sprzeda. Więc zdecydowanie wypracowane. Ale to też to... znaczy, że mieliście ten komfort, że mogliście sobie posiedzieć 2-3 lata, tak. Prawda, że było to bezpieczeństwo finansowe, że rachunki za prąd można było opłacać, no właśnie, czy za było, wodę, czy nie było, żyć, bo to jest kupować kwestia. Jedzenie. U nas było, nie jest nasza pierwsza gra. Mhm. Jesteśmy samofinansujący się z wcześniejszych tytułów.
Więc my zaczęliśmy robić gry około 2006 roku i jest nas trzech w sumie. No i mieliśmy dwie różne firmy, Codominion i Twin Bottles. Robiliśmy gry, wydawaliśmy gry, jedne poszły lepiej, inne Codominion to pamiętam. Tak, i Codominion to była ta firma, której poszło lepiej. I potem się połączyliśmy i zebraliśmy wszystko, co mieliśmy i zainwestowaliśmy w Think Tank. Czyli pieniądze, które żeście mieli na zapas odłożone, były waszą poduszką finansową na czas produkcji Book of Demons, krótko mówiąc, tak? Czyli żeście mieli jakby, ale to nie było tak, że było na przykład, nie wiem, te poprzednie gry się cały czas sprzedawały i z nich był jednak zysk, czy... Nie, aż tak nie. Nie było ale długiego. Ta poduszka się szybko skończyła i dlatego weszliśmy do Early Accessu. Early Access jest sympatyczną formą sprzedaży, bo jeszcze gra nie jest skończona i już na nie zarabiasz. Tylko że niestety minus jest taki, że trzeba w bólach rodzić ten produkt przed żywą publicznością, która ma swoje wyobrażenie inne niż twórcy często. No to i troszeczkę jak z Grą o Tron teraz, tak? Że każdy, petycja 500 milionów osób podpisało petycję, żeby... Każdy się zna na robieniu seriali. No niech se sami zrobią. Prawda? No to bardzo przyjemnie, jak masz takie problemy, że 500 milionów osób chciałoby, żeby twój serial wyglądał inaczej. 500 milionów osób wypowiada się na temat twojej gry na przykład. To tak, jest tak, bardzo tak, dobra jest perspektywa, nie? Nie narzekałbym. No ale tak, to był, mieliśmy ten komfort, że gra się już sprzedawała w Early Accessie i jakby problemem było to, czy wychodząc z Early Accessu zarobi tyle, żeby można było robić dalej. No i zarobiła tyle, żeby można było robić no dalej, tak, więc jest okej. Okay. Ale to też jest chyba... Można potraktować też to jako plus, bo jednak ta społeczność wypowiada się, podpowiada, testuje, na tym też się nie, to jest oszczędza. To, pewnym, nie, to jest ekstra, jest bardzo dużo testerów, można zrobić przede wszystkim, to już nie jest tak, normalnie w branży się robi takie testy na znajomych, że zaprasza trochę znajomych z branży, rodziców się sadza do gry, zależy kto jest grupą docelową. Friends and family tak zwane. Tak. Albo robi się playtesty na przykład. Też, ale jak się nie ma pieniędzy, żeby zorganizować sensowne playtesty, to się sadza znajomych i rodzinę. A tutaj masz dziesiątki tysięcy osób, które grają w grę, możesz zbierać, robić analitykę, zbierać dane, kto gdzie klika, czy ludzie piją miksturę leczenia, jak walczą z bossem, w którym momencie gra przestaje być ciekawa, bo widać jak spada ilość tak spada graczy. Także jest to, za trudno, tak, na tej zasadzie. Tak, to wszystko. No, mieliśmy na przykład, jednym z naszych założeń było to, że nie robimy poziomów trudności, bo gra ma być fajna dla każdego. I dodaliśmy poziomy trudności, już są poziomy trudności. Szybko się okazało, że nie da się zrobić gry, która będzie jednocześnie łatwa i trudna, tak? Ale tak, chociaż to też trochę wynikało z tego, że głównie brakowało nam poziomu trudności bardzo łatwego, takiego kompletnie casual, żeby rodzice mogli grać z dziećmi. Mhm. Bo okazało się, że bardzo dużo dzieci chce grać w tę grę, a nie mogą, bo umierają, więc dodaliśmy to. No i jeszcze dodaliśmy tryb roguelike, to też jest rzecz, o której kompletnie nie pomyśleliśmy. Roguelike. Rogalika, w którym masz losowe karty, nie ma żadnego balansu. Bardzo długo siedzieliśmy nad balansem i tam dwa lata to szlifowaliśmy i tutaj zelowaliśmy, żeby to było tak idealne i coś, a potem gracze zaczęli się domagać takiego trybu, gdzie jest pełna losowość, więc zrobiliśmy ten tryb i okazało się, że w sumie mogliśmy nie robić pewnie tych dwóch lat. Znaczy, dobrze je zrobiliśmy, bo bardzo fajnie się gra w tę kampanię, ale Rogalik bardzo dobrze zażarł i sporo graczy tylko w ten tryb grało, jakby kupowało tę grę dla tego trybu. A jakie są proporcje tak z ciekawości? Bo to jest akurat dla mnie bardzo interesująca rzecz, bo ja jestem wielkim fanem rogalików generalnie. Rogaliki, czyli roglajki, to jest taki gatunek gier, których bardzo się często ginie się permanentnie i zwykle jest jakiś sposób taki, że się rozwija tą postać tak. To roguelite wtedy. Poza roguelike, tak, to już jest nie roguelike, a nie rogalik. No ale tak, to prawda. Tak proporcjonalnie to 50-50, czy więcej osób nawet gra? Nie mam przed oczami danych, ale powiedziałbym, że takie 40-60. Z tym, że dla rogalika 40. Tak, ale wiesz, też my nie marketowaliśmy trochę tej gry jako rogalika. Mhm. Tak ludzie po prostu zaczęli kupować. Jak zobaczyli, że mają dwa tryby, taki z kampanią i taki roguelike'owy, to grali w ten roguelike'owy. Więc też podejrzewam, że gdyby te proporcje mogłyby być inne. Jest bardzo duży audience, bardzo dużo graczy chce grać w te gry i na Steamie ich szukają. Mhm. Co też sprawia, że jest bardzo trudno się z nimi wybić. Co prowadzi nas do Indie Apokalipsy i tego, co się dzieje z innymi grami polskimi Indii. To jeszcze zahaczę a propos tej społeczności, jak bardzo ta społeczność zmieniła tę grę. Od momentu, kiedy był ten dzień pierwszy Early Accessu, gdzie mieliście swój pomysł, swoje założenia, oddaliście to ludziom, aż po tę finalną wersję, która nawet w Polsce była wersją pudełkową. Także tak, nadal jest pudełkową, można kupić.
Bardzo zmieniła się gra, chociaż staraliśmy się trzymać naszych pierwotnych założeń, bo tak jak mówiłem, to ma być seria i mamy jakąś wizję tej gry. Nie robimy jej po to, żeby... Nie chcieliśmy jej zmienić tak kompletnie, ale zmieniła się bardzo. Jest od momentu wejścia w Early Access, gdy wchodziliśmy do Early Access, mieliśmy jedną klasę postaci, gdy wychodziliśmy, mieliśmy trzy. To było planowane, ale te postaci się bardzo zmieniły w momencie, te klasy postaci bardzo się zmieniły w momencie, gdy zobaczyliśmy, jak ludzie gracze grają pierwszą klasą i czego oczekują. Zmieniły się karty. Na początku mieliśmy 64 karty w sumie w grze. Mieliśmy 16 kart wspólnych i jeśli dobrze pamiętam, 16 albo 24. No i po kilkanaście kart dla każdej klasy unikalnych. To było za mało, więc dodaliśmy magiczne warianty tych kart, żeby... Nie chcieliśmy mieć grindów w naszej grze. To było jedno z naszych założeń. To jest w ogóle, to warto zaznaczyć na początku, że targetujemy, graczem docelowym dla nas są wszyscy. Robimy crossoverową grę, w której zarówno ci gracze casual, którzy wolą... relaksują się przy rozgrywce, jak i gracze hardkorowi znajdą coś dla siebie. I w związku z tym na przykład chcieliśmy uniknąć właśnie grindu. Nie chcieliśmy, żeby trzymać gracza 700 godzin, żeby musiał tłuc tę grę. Nie chcieliśmy żerować na słabościach ludzi, którzy muszą grać, bo chcą. Nie ma lootboxów. Tak, bo muszą te lootboxy mieć, bo musi wydropić ten jeden sztylet. No i dodaliśmy te magiczne artefakty, żeby znaleźć taki kompromis pomiędzy tym, ponieważ okazało się, że ludzie bardzo, bardzo chcą. Ludzie lubią farmić generalnie. Tak, chcą farmę. Mieliśmy od początku założenie takie, że będzie tryb free play, czyli endlessowej rozgrywki. Po tym, jak ta wycyzelowana kampania się skończy, to potem będzie można sobie grać na coraz wyższym poziomie trudności. No i dodaliśmy te magiczne warianty, potem legendarne warianty z fajnymi efektami. To doszło i to bardzo rozszerzyło grę. Na początku zakładaliśmy, że wymaksowanie wszystkiego zajmie jakieś 50 godzin. Gdy w tej chwili to jest takie 150-200 pewnie, ale tak, żeby wymaksować tę grę kompletnie i znaleźć wszystkie warianty, to nie mam pojęcia, ile trzeba grać. Bardzo dużo godzin. To ja w takim razie przypomnę, że jeżeli chcecie zadać pytanie Konstantemu, jeżeli chcecie zapytać albo o Book of Demons, albo o plany, jakie ma studio, albo o rynek gier niezależnych, to korzystajcie z mediów społecznościowych, czy to z YouTube'a, czy to z Twitcha, czy z Twittera, czy na przykład z Facebooka. Polsat Games, oczywiście hashtag FauxPaux. I cóż, może się zapytać właściwie o wszystko. My te pytania przekażemy i będzie szansa, żeby się oczywiście do tego odnieść. Ja muszę stwierdzić jedno, że na pewno zespół robiących tę grę ma dzieciaki, bo jestem bardzo wdzięczny za tryb, że sterujesz długością poszczególnego poziomu. I to jest dla mnie niesamowite rozwiązanie, rozwiązanie, za które jestem bardzo wdzięczny. Jak na to wpadliście po prostu? No, wytłumacz to jeszcze szybko dla ludzi takich jak nie, bo ludzie na przykład... Nasi widzowie, którzy nie grali, wcale nie ja. Ktoś jeszcze nie grał? Znaczy inaczej, jeżeli pracujesz, masz dziecko, masz bardzo ograniczony czas, żeby grać w gry, więc sterowanie długością twojej rozgrywki jest bardzo ważne. Jak tam się steruje tą długością? No właśnie wybierasz sobie, ile masz czasu na dany level. Po prostu, ile masz czasu na przechodzenie levelu. Tak, i to jest po prostu genialne. Clever. Jedziesz z wakiem, ustawiasz, ile masz, ile czasu w tej chwili masz nagranie i gra generuje ci poziomy, które są losowe, ale są... dopasowane. Są dopasowane i są wyważone przede wszystkim. W sensie kontroluje flow rozgrywki w ten sposób, żebyś miał momenty, kiedy jest mniej akcji, więcej akcji, bossa pod koniec, potem moment wyciszenia. Nie znam innej gry, która by to miała. Więc masz, na przykład, możesz sobie stwierdzić, mam 5 minut na grę. I masz poziom na 5 minut. Masz 10 albo pół godziny, spoko, gra ci to zapewni. To jest gra jest holistycznie zbalansowana. W sensie, nieważne, czy skończysz ją w 4 sesjach po godzinę, teraz właśnie to 8-godzinnych sesjach, czy w 90 sesjach od 5 do 50 minut. I tak byś miał ten sam experience i skończysz z tą samą ilością lutu. Stwierdzenie holistycznie zbalansowane od dzisiaj wchodzi na stałe do mojego... Wymyśliłem to przed chwilą. Dobra robota, jest naprawdę cudowne. Copyrighty trzeba tutaj zabezpieczyć. A jak w ogóle trafiłeś do branży gier? To takie pytanie na koniec. Tak. Jak byłem mały, to na komunię dostałem Amigę 500 z 1 megabajtem RAMu, nie taką surową. To taką lepszą. No i jakoś tam gdzieś po drodze, nie wiem, chyba grając w UFO, jak prawie nie zdałem na 7 klasy do 8, to przez UFO, to... Wyszło UFO na Amigę w końcu? Tak.
Było. To pierwsze UFO, prawdziwe UFO. Masz prawo nie pamiętać. Postanowiłem, że będę robił gry. O. A że byłem wtedy bardziej humanistycznie zinklinowany, to doszedłem do wniosku, że to się nie uda, bo nie ma na pewno pracy dla humanisty w tym, więc zacząłem się uczyć programować i poszedłem na uczelnię techniczną z nastawieniem na Polskę Pońską. Teraz to jest Polska Pońska Akademia Technik Komputerowych i z nastawieniem, że będę robił gry komputerowe i uczył się, żeby robić gry komputerowe. I na każdych zajęciach tylko trzeba było oddać projekt, robiłem z tego grę komputerową. I potem założyliśmy specjalizację gry komputerowe. Kurczę, czyli da się. Ja dostałem Amiga 600 HD z twardym dyskiem. I zobacz, i wylądowałeś na tym fotelu. Nie robię gato. No właśnie, ale wiesz, z twardym dyskiem, już nie trzeba było... Ale ja też miałem Amiga 500 z mega RAMu. I zobacz, też jestem... robię gry komputerowe, wideo. Czyli jednak ta Amiga przyjaciółka. Amiga przyjaciółka daje radę. To był taki sprzęt, który wpłynął na wiele umysłów. Ja mam takie pytanie jeszcze, ponieważ tam się powoli kończy czas, a Radek jeszcze musi zapytać o Switcha. Męczymy cię. Powiedz mi, czy był taki moment w trakcie produkcji, kiedy wam rzeczywiście zaczął głód zaglądać w oczy i śmierć po prostu, tak, że już o kurczę, nie dowieziemy. Wiesz jak jest, artysta głodny jest najbardziej płodny. No, wiadomo, bardzo niewykluczone, może dlatego ta gra jest taka dobra, zaraz się dowiemy. U nas nie ma crunchu. Więc... O, a jest tylko voluntary clutch, tak? W tym sensie tak. Raz jak ludzie zostali po godzinach, to na lunch w grę, żeby zobaczyć. Crunchu jak... nie ma tylko dział HR. Tak reszta jest, pracuje. Tak. My jesteśmy nietypowym studio, ponieważ bardzo dobrze planujemy w przód, więc nadal rzeczy się nie udają i się opóźniają parę lat, ale bardzo wszystko jest dobrze zaplanowane. Ja potrafię świetnie w tył planować. Znaczy ja sobie doskonale radzę z planami, które już to też jest bardzo ważne. Się ziściły. Gorzej mi idzie do przodu tam. Więc my dosyć szybko zobaczyliśmy, że zbliża się ten horyzont i że nie będzie kasy, więc musimy wchodzić do Early Accessu. I weszliśmy do Early Accessu. Nawet wchodząc do Early Accessu mieliśmy jakby zapas gotówki na tyle, pierwsze żeby miesiące. Dokończyć jeszcze, w razie czego gdyby poszło fatalnie, nikt tej gry by nie kupił, to żeby ją dokończyć, żeby ci ludzie nie byli oszukani, którzy ją kupili, żeby jakiś plan minimum zrealizować. I od początku zresztą planowaliśmy... Tak poukładane, totalnie wspaniale. Poukładane, po prostu aż się nie chce wierzyć, że to jest indie game dev. My tak? się powinniśmy od nich uczyć, mówić. Wszystko poukładane, zaplanowane, co umówmy się, że w game devie zaplanowanie produkcji nie jest łatwą, zwłaszcza przy większych projektach. Cholera, wierzyć się nie chce, to w takim razie zadawaj swoje pytanie. Kiedy Book of Demons w wersji na Switcha? Zwłaszcza, że twój syn obecny tutaj, swoją drogą, którego pozdrawiamy, siedzi sobie tam, ma Switcha. Dlaczego dziecku odmawiasz swojej własnej gry, co? Dziecku? Bardzo byśmy chcieli zobaczyć tę grę na Switchu i pracujemy nad tym, żeby się tam pojawiła. Więc może niedługo coś będzie więcej wiadomo. Barykaduj drzwi, to nie jest odpowiedź, wiesz, jest taka odpowiedź. Satysfakcjonująca, nie wypuścimy cię. Mamy jeszcze z pół godziny programu. Kojarzycie glomaryzację? Odpowiedź glomar? Nie. Jak amerykańska, mam nadzieję, sekundę, to zajmie tylko 30 sekund. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale w każdym razie chyba rosyjska łódź podwodna zatonęła i amerykański statek cywilny szukał tej łodzi i w ramach dostępu do informacji ktoś zadał pytanie rządowi, czy faktycznie szukają łodzi podwodnej, czy ten statek szuka jakiegoś radzieckiego okrętu zatopionego. I bardzo piękną odpowiedź wysmażył ktoś chyba w FBI, że informacja taka, nie możemy w tej chwili ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tej informacji, ale gdyby taka informacja istniała, to byłaby ona tajna. Doskonałe, tak. Nie, Microsoft nie komentuje plotek i wiesz co, jest takie jedno też polskie studio, gdzie ja regularnie otrzymuję takie odpowiedzi, że też, że wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Także wszystko w swoim czasie. Konstanty, jeszcze się nie żegnamy. Zostań jeszcze z nami, ponieważ mamy teraz serwis esportowy. Przegląd nadchodzącego tygodnia. Sprawdzimy, co się w tym tygodniu mijającym wydarzyło, a wydarzyło się naprawdę całkiem sporo fajnych rzeczy. Mid-Season Invitational 2019 dobiegło końca. Drugi najważniejszy coroczny turniej League of Legends zakończył fazę grupową oraz finałową, gdzie poznaliśmy zwycięzców pierwszego międzynarodowego turnieju LoL'a w tym roku. G2 Esports z Marcinem Jankosem Jankowskim na czele całkowicie zdominowało amerykańskie Team Liquid, ustanawiając tym samym nowy rekord najszybszego międzynarodowego finału. Blask polskiego junglera przyćmił jednak Duńczyk ze środkowej alei Cups, który został okrzyknięty MVP MSI 2019. W
Filip Neokupski Face, jeden z najbardziej rozpoznawalnych graczy Counter-Strike Global Offensive w Polsce, dołącza do renomowanej organizacji z Zachodu. Weteran CS-a ma wejść w rolę tzw. in-game lidera, czyli prowadzącego grę, by wypełnić buty Karigana, z którym drużyna rozstała się w końcówce 2018 roku. Polak zastąpi tym samym Adrena, który jako dotychczasowy zmiennik nie sprawdził się w drużynie. Póki co Neo będzie znajdował się pod obserwacją, lecz w wypadku dobrych wyników stanie się stałym członkiem formacji. Pierwszy mecz Polaka w nowym składzie nie poszedł po myśli europejskiej ekipy, gdyż Face zostało pokonane przez, o ironio, byłą drużynę Kupskiego, legendarne Virtus Pro, wynikiem 2-1 w serii Best of Three. Ale jak to mawiają, pierwsze koty za płoty, a Neo ma jeszcze czas, by udowodnić swoją wartość u boku takich gwiazd jak Niko czy Olof Meister. Rozpoczął się trzeci sezon Pro Legends Summer Series. Battle Reef oraz Take TV połączyły siły, by stworzyć serię turniejów Hearthstone dla najlepszych europejskich graczy karcianki. Po trzech sezonach trwających od maja do sierpnia Pro Legends Summer Series będzie miało swoje finały 18 i 19 września z pulą nagród w wysokości 20 tysięcy dolarów. W finałach weźmie udział 16 najlepszych graczy, a 4 zakwalifikuje się do Hearthstone Masters Tour Europe. W rozgrywkach trzeciego sezonu, który zaczął się 13 maja, Polskę reprezentuje wielu zawodników, m.in. A8-3650 czy Davido, znani na scenie międzynarodowej. Ale te sporty były emocjonujące w tym tygodniu. Mamy komu kibicować w końcu. Mamy Polaka, prawda? Polak. Mistrza mamy. Także... Jeszcze do tego wszystkiego Filip w Fejzie, to też jest spore wydarzenie. Naprawdę. Jeszcze przegrali, żeby było śmiesznie od razu z Virtus Pro, też jest wydarzenie. Ale też był taki amerykańsko-europejski finał. To też nie jest taka rzecz w świecie LoL'a spotykana? Nie w kij pierdział. Albo dmuchał, jak to woli. Nie, to tutaj będzie, ponieważ jesteśmy po ósmej, to możemy powiedzieć pierdział. Ojej, przepraszam, to po prostu możemy, po bandzie. Czy Krajowa Radia i Radiofonii. Słuchajcie, mamy kilka pytań jeszcze to, od was. Przyjdzie list, to będziesz miał szansę odpowiedzieć. Dobrze, to ja wtedy zareaguję. Pierwsze pytanie od Neka. Teraz odpowiemy na komentarze widzów. Pierwsze pytanie jest od Neka, czyli naszego gościa za tydzień, który będzie za tydzień, bo za tydzień program nie będzie do końca na żywo. Dobrze, nie, mówię, on będzie jakby bilokowany. Będzie bilokowany. W dwóch miejscach naraz. Więc nasz wspólny kolega Miłosz pyta, kiedy wrócisz do PUBG'a? Mam nadzieję, że dziś wieczorem. Dobrze, to jest doskonała odpowiedź, wspieram. Pamiętajcie, hashtag FauxPaux, tam możecie oczywiście na naszych socjalach zadawać pytania. Jedno z tych pytań to generalnie Śliwek 85. Czy Konstanty spodziewał się nominacji za art do nagród Digital Dragons, które oczywiście 27-28 maja w Krakowie i tam też będziemy. W którym Maciek się urodził? 85. Śliwiński? No 8-5. Właśnie. 8-5. Chyba Maciek. Czyli co, spodziewałeś się tej nominacji? Nie. Nie. To znaczy, kiedy zobaczyłem, że jesteśmy na liście potencjalnych kandydatów, to już się trochę spodziewałem, ale przedtem się kompletnie nie spodziewałem. Zwłaszcza, że już kiedyś w kategorii Indie, nie za art, ale w kategorii Indie na Dragonsach byliśmy. Żeście zaorali tam, tak? Już nagrody wyniesione. Mamy też pytanie od Rymstera 87, to jakbyś chciał usłyszeć rocznik, to Rymster 87. Dobrze wiedzieć, w którym roku kto się urodzi. Czy gra, czyli Book of Demons trafi na Xboxa i na PS4? Nie słyszeliście, ale tutaj się... Podobnie jak ze Switchem. Bardzo chcielibyśmy zobaczyć ją na innych konsolach i... Działam w tym kierunku. Dziecko zrobisz przykrość, jak nie wydasz? Dziecku? Dziecko odmówisz? Dziecku? Swemu własnemu? Synu? Własnemu? Ładnie, no dobrze, tak? Co my tam jeszcze mamy? Jeszcze... Norbert Kowalewski w kontekście Plague Tale Innocence, że jest to tytuł, który jest świetnym przykładem, jak gry niezależne zbliżają się do tworów AAA. Co o tym myślisz? Kostek. Czy to prawda? Czy zgadzasz się, że generalnie... Dobijamy jako indie gaming powoli tam, tak? Double A, triple A? Nie wydaje mi się. To jeszcze nie. Jest, to jest jedna inna filozofia produkowania gier i filozofia sypania hajsem tak długo, aż gra się zrobi i będzie wypasiona. Sprytnie produkowane gry indie mogą dobić do takiego poziomu, żeby sprawiać takie wrażenie. To się robi fajne intro właśnie, skupia się tylko na jednym aspekcie i jeżeli się bardzo małym, zgranym zespołem z spójną wizją, to pewnie można dociągnąć do gry, która wygląda jak taki double A, ale to nie będzie standard. I
To jeszcze jedno pytanie od Delikwenta, naszego stałego widza. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy. I oczywiste pytanie, skąd pomysł na papierowe diabło? Papierowe diabło. Generalnie chcemy stworzyć serię gier, które przypominają, które są trybutami dla Holdami dla gier naszej młodości i dla gatunków przede wszystkim, które zagrywaliśmy się w naszej młodości. Więc kiedy zastanawialiśmy się nad tym, która gra idzie, co robimy jako pierwszą grę, bo każda gra będzie zupełnie inna, będzie miała zupełnie inną mechanikę, to będzie zupełnie co innego, będą tylko jedną częścią wspólną będzie ten pop-up bookowy, papierowy styl graficzny. No to wybór był oczywisty, bo wszyscy utopiliśmy nieskończenie wiele godzin w Diablo. Czyli Diablo, Book of Demons. Diablo, Book of Demons. Jaki jest następny krok? Następna książka jakaś. Pewnie nie będziemy robić, pewnie zrobimy coś bardziej taktycznego i nie będzie to fantazy, tylko coś bardziej high-techowego. Neuroshima jakaś tutaj się... Jakiś cyberek. Poczekajcie, bo mamy strasznie mało czasu, a mamy wyjątkową możliwość też zrobić dzisiaj, ponieważ już wiemy, co dalej, to teraz możemy jeszcze zrobić te rzeczy. Przed oczywiście specjalną zapowiedzią Tadeusza bloku reklamowego, bardzo krótkiego, chcieliśmy pokazać, pochwalić się skarpetkami. Dzisiaj skarpy, uwaga, wszyscy dzisiaj skarpy reprezentują. Gość też, skarpy proszę. Proszę. Mam nadzieję, że się nie połamie. Skarpy w stylu naszego tego. Ja dzisiaj jestem game jamowy w ogóle, tu zakryję. Ja myślałem, że masz gimper na skarpetce DK napisane. Mam game jam napisane. A ja mam ciasteczkowego potwora, to chciałem te gice polecić. Czekaj, podmiot. Przepraszam, nie depilowałem się. Mi się sam już wypadają te włoski. Okej, okay. Tadeusz, twój czas, to podziękujmy bardzo serdecznie Konstantemu. Dziękujemy za poświęcony czas, za to, że odwiedziłeś nasze studio, nasze skromne progi. Skromne progi to jest tak. Amatorski setup. Wasze miejsce na amatorski ziemi, setup do transmitowania, streamowania gier. Wiesz, tak. O co chodzi, prawda? Także kupiliśmy tam kamerę, wiesz, no zrobiliśmy jakiś stół studio. Tam, po prostu. Także dziękujemy pięknie, trzymamy oczywiście kciuki za Digital Dragons i trzymamy kciuki za kolejne projekty. Będzie okazja, żeby się spotkać. Czekamy na wersję switchową. Znaczy on najbardziej czeka. Switch, naprawdę. Switch. Ja też czekam. Demons. Bardzo. Dziękujemy bardzo. A teraz ja mam tak? Ja teraz, że tak, teraz reklamy? I tam, tam jest czas, tak? Tam jest twój czas. Reklamy.
Witamy po naprawdę bardzo krótkiej przerwie. To jest program FOPA na żywo ze studia Polsat Games. Skłaniamy się oczywiście w pas. To bardzo nienaturalnie. No, kazałeś. Znaczy, ale co, zrobić wszystko, co powiem? Jezu, dożyłem. Dajesz, zobaczymy. Do tych czasów. Sprawdzimy. Zdarzasz mi się po prostu nawet głos. Normalnie to taki, wiesz, poważny pan doktor, prawda? Witam serdecznie. A wiesz, ile trwają nasze reklamy? A generalnie, jak wiesz, teraz się dowiedziałem, to się po prostu podekscytowałem, że aż zapiałem. No, chciałem powiedzieć tak. Tylko tyle. Dokończyć zdanie no chciałem. O tym, ile trwają nasze reklamy, powiem wam kiedy indziej. Zasady są bardzo proste. Hashtag FauxPauks. Możecie komentować oczywiście te informacje, które wam przekazujemy, to co dzieje się na antenie Polsat Games i te najciekawsze komentarze pod koniec programu. Przeczytamy, uhonorujemy was, drodzy widzowie. Tak. I też skomentujemy to w swój oczywiście sposób. Prawda? Złośliwie bardzo skomentujemy tak. Także pamiętajcie o fanpage'u, pamiętajcie o Twitterze, pamiętajcie o YouTubie, pamiętajcie o Twitchu, bo tam też transmitujemy obok transmisji w Polsat Games przede wszystkim. I o nas niech pamiętają. Program o nas. FOPA. Także dobrze. Pamiętajcie też o nas. Panie Radziu. Bardzo mi się podobało. Szoki niedowierzanie. Szoki niedowierzanie. Sony czyli jednak z Microsoftem. Mówi się, że góra z górą się nie zejdzie? Znaczy wiesz, to tak jak w tym serialu chciałem zauważyć, w tym serialu, że tam też te skłócone klany, te rodziny, tak zeszły i one widziałeś, się tam zeszły, się stało. A potem się, no właśnie, to tak, żeby uniknąć spoilerów, bo jeszcze niektórzy są przed tym finałowym odcinkiem, prawda, więc nie możemy wam zepsuć iluś lat czekania na ten finałowy odcinek. No, ale wracając, Sony z Microsoftem się dogadało i jest to wyjątkowe osiągnięcie, please. No ja właśnie nasłuchuję tutaj, wiesz, co chciałbym. To mówi ci ktoś, no? Tam mówią. Tak, nasłuchuję, znaczy ja myślałem, że tak dalej będziesz jakby kontynuował, co o tym sądzisz. Szczerze? Czy mam, powiedzmy, przedstawić znaczy, te suche ja nie fakty? Wierzę, ja wierzę, że to jest tylko i wyłącznie takie ad hoc i doraźne i to absolutnie na dłuższą metę niczym nie zaowocuje. Jeżeli ktoś myśli, że będzie crossplay, to nie. To nie, ale na pewno Microsoft może tak, żeby wszyscy oferuje wiedzieli. Technologię gry w chmurze, bo tego dotyczy ta umowa i generalnie poszukiwanie rozwiązań w świecie sztucznej inteligencji. Natomiast Sony PlayStation bardzo chętnie by skorzystało z tych rozwiązań Microsoftu i co ciekawe, nawet pracownicy PlayStation nie wiedzieli o takich rozmowach. Podobno one toczyły się rok, totalnie. A Sony Tokio dogadywało się bezpośrednio z gigantem z Redmond. No, musiałeś to powiedzieć, przyznaj się, że super. Chciałeś powiedzieć gigant z Redmond. A to mnie zawsze po prostu tak rozczula, wiesz, jak ktoś mówi nie gigant lubię, z Redmond. Nie znoszę tego określenia. Czyli z Microsoftem, no i udało się oczywiście dopiąć się tego deala. No i analitycy zaszokowani, branżunia zaszokowana, że Microsoft i Sony mogło się dogadać, czyli tak jak mówiłeś, góra z górą się zeszła. No tylko to jest bardzo techowe rozwiązanie i bardzo wydaje mi się, że ono jednak jest bardzo niszowe. Na pewno te technologie da się wykorzystać po każdej stronie i każda z nich skorzysta, tylko że tak jak mówię, na końcu to jest... Tak, to nie jest, że zbudowaliśmy sobie system wspólnego grania, tak to co powiedziałem, crossplay, bo jak ktoś myśli, w ogóle słyszy hasło Sony dogadało się z Microsoftem, to crossplay jest pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, wiadomo. Prawda? No jak na razie się to udało bodajże w jednym tytule, tylko w jednym, tylko w Fortnite chyba jest crossplay działający. Na pewno Microsoft oferuje technologię. To jest jakby ta główna myśl. Natomiast na tym rynku, czyli rynku gier też Amazon próbuje swoich sił i też ma rozwiązania w chmurze. No i Google, czyli Stadia, prawda? Stadia. Tak, zdaje się, że zaraz rusza ostro. Także tutaj trzeba po prostu kuć żelazo, póki gorące i również odpowiednie miejsce na tym rynku zająć, żeby przypadkiem nikt nie przeskoczył cię. Tak to jest w świecie tych grubych ryb. W sumie jak sobie pomyślałem w tym momencie, to rzeczywiście to jest reakcja chyba raczej na ruchy Google'a, który bardzo mocno będzie z tą Stadią wchodził na rynek i jeżeli założymy, że prawdą jest to, co się przewiduje, czyli że obecna generacja konsol, znaczy następna, ta piątkowa, tak? To teraz mamy czwartkową, to teraz następna będzie piątkowa. To ta następna generacja konsol rzeczywiście będzie ostatnia i rzeczywiście po niej już ma być ta chmura i ta Stadia, no to może znaczyć, że Sony z Microsoftem próbują coś razem upichcić, żeby mieć jakiś front przeciwko Google'owi. Ale wiesz, tak trochę zdradzając jakby te zakulisowe rozmowy również z tego studia, to hasło chmura padło ostatnio, prawda? Mhm. I to jest takie hasło, taka technologia, która faktycznie jest bardzo mocno rozwijana i jakby mamy wrażenie, że nie tylko dostawcy sprzętu, ale również twórcy oprogramowania, twórcy gier się bardzo mocno na tę chmurę nastawiają, że to jest właśnie ta przyszłość. Twórcy gier się na nią nie nastawiają. Znaczy będą
zmuszeni do będą tego, zmuszeni żeby, się do tego tak? żeby się do niej nastawić. I dzisiaj żeśmy mieli w firmie na ten temat rozmowę i bardzo słusznie ktoś zauważył, a co będzie, jak będzie tak jak z YouTube'em, gdzie nagle Google uznało, że a obetniemy połowę monetyzacji. No tym tak. twórcom. I jak oni zrobią dokładnie taką samą akcję, tylko że ze Stadią. I nagle się okazuje, że jest tylko Stadia, a oni mówią, a my wam damy teraz tylko połowę tych ale pieniędzy. Ale to będzie takie zarabia. Zagranie jak z tego serialu, wiesz. Z tak, tego serialu. Tak, absolutnie. No, tylko pamiętaj, jedna, co się działo. Jedna, rodzinie takie rzeczy potrafi zrobić. Skończy jak ten, jak... Nie, nieważne. Jest jeszcze jakby wątek jak przemysłu... Tywin Lannister. O, jest wątek sezonu. Przemysłu filmowego, bo Netflix pokaże się na E3, wystawi się. To tak... PS i a propos PlayStation i również PlayStation Productions, taki twór powstał, który ma być nastawiony na produkcję filmów i tam między innymi konsultował ten pomysł jeden z producentów Endgame'a, Avengers Endgame, więc być może dostaniemy filmy, które są zrobione na podstawie najważniejszych marek, które są też dostępne jako gry na PlayStation. Ja to bym chciał tylko, szczerze mówiąc, żeby to Marvel Studios, które zrobiło Spidermana, się dobrze rozwinęło i dalej wydawało kolejne fajne gry już, nie tylko Insomniaka. Kiedyś mi się tak przypomniało, że czekamy na filmy, czekamy na filmy, czekamy na dużych i małych ekranach. Tak, coś takiego było. Jest, było. Pamiętam to z dzieciństwa. Przejdziemy do Pixela. Tam też wiele rzeczy można było z dzieciństwa albo z wczesnej młodości sobie przypomnieć, obserwując albo strefę retro, ale też można było odwiedzić na przykład strefę z indyczkami i zobaczyć, nad czym teraz małe studia pracują. Albo te małe, albo te trochę większe, ale na pewno te, które jakby charakteryzują się cały czas jako indie, jako ten sektor. Zobaczcie, jak było podczas tegorocznego Pixel Heaven. Tam była nasza roześmiana, radosna ekipa. Ekipa Polsat Games. Cześć, witajcie. Witamy was prosto ze starej zajezdni autobusowej z ulicy Włościańskiej w Warszawie. Ekipa Polsat Games tutaj dotarła, czyli Kacper, czyli Piotr, który tutaj dzielnie to wszystko kameruje. I jest jeszcze Jędrzej, nasz tester sprzętu. Dzisiaj opowiemy wam, czym się je Pixel Heaven, bo jest to impreza, która łączy stare z nowym. Mamy retro, mamy nowości, mamy planszówki, mamy prelekcje. Tak szczerze, dla każdego znajdzie się tutaj coś fajnego. Wycieczkę po Pixel Heaven zaczynamy od strefy retro. I nie tylko retro, bo będziemy też robili, wedle tradycji rzecz jasna, e-sporty. I prawdopodobnie skopię Radkowi tyłek, nie raz, nie dwa. I'm gonna be able to kick your ass. Witam państwa na niebiańskim pojedynku. Na szali zwycięstwa jest to, kto przez jeden dzień będzie redaktorem naczelnym. Po mojej lewej stronie Kacper. Podobno odbywał kurs w tajnej szkole w Trondheim. Po mojej prawej stronie Radosław trenował w Shaolin. Zobaczymy, kto okaże się zwycięzcą tego pojedynku w Atari Ponga. Czas, start! Spalony, był spalony! Niestety nie możemy podać wam wyników tego naszego pojedynku o bycie przez jeden dzień redaktorem naczelnym Polsat Games, ale niech obrazek powie wszystko. Generalnie ja kolekcjonuję gry od roku 96-97, czyli wygląda na to, że około 22 lat. Powiedzmy, że w czasach, kiedy Sierra jeszcze istniała, bardzo chciałem dla nich pracować. Niestety uniemożliwiło mi to mieszkanie w Polsce, ale jeżeli David tak mówi, to może jest w tym jakieś ziarno prawdy. Pixel Heaven i kolejna miejscówka. Tutaj za naszymi plecami można spotkać prawdziwe legendy game devu, czyli ludzi, którzy bardzo często specjalnie na tę imprezę przyjeżdżają do Warszawy. Kto to będzie w tym roku? Mamy Ayana Livingstone'a, człowieka, który Games Workshop założył, White Dwarfa, taki magazyn kultowy. Mamy Davida Foxa, twórcę Lucasfilmu, pierwszego w naszej historii gościa z Ameryki. Mamy Garego Bracey'a z Olszynu, który w swojej szczycie kariery realizował gry z największymi jakby
gwiazdami kina. I was just one small part of this massive revolution for video games and thank you for being part of it and thank you for acknowledging the small contribution we've made. Thank you. Hey fans at Postac Games. Hi there. Pixel Heaven to nie tylko strefa retro, to nie tylko stare gry, ale również nowości. I teraz przejdźmy się do pomieszczenia obok, gdzie możecie spotkać twórców gier i zobaczyć, nad czym teraz pracują. Gra jest kooperacyjna, może grać od 1 do 4 osób i walczymy z wrogo nastawionym środowiskiem do nas. W związku z czym musimy z jednej strony po prostu przeżyć, z drugiej strony wykonać cel, jakim jest przyniesienie tych niezbędnych dla naszego świata elementów z powrotem do domu. To, co jest istotne, to w grze jest proceduralne generowanie światów, w związku z czym za każdym razem, jak wyruszamy na nowy świat, no to jest on naprawdę unikalny i inny. Jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy hasło Elderborn, co to jest za gra? Najprościej jest to przypomnieć sobie Dark Messiah of Might and Magic i stare, staroszkolne shootery, gdyż trochę czerpiemy z tej dynamiki rozgrywki. Dosypać trochę Skyrima, żeby kolory kojarzyły się z Gothiciem. Pierwszy raz jestem na Pixel Heaven. Potwornie jest gorąco, dzisiaj jest bardzo słoneczna Warszawa, miały być burze ponoć. I już od razu patrzę, widzę stoisko z koszulkami, więc jestem cały szczęśliwy, na pewno będę miał co robić. A propos Pixel Heaven, to nie jest twój pierwszy raz tutaj? Nie, absolutnie, ja jestem miłośnikiem Pixel Heaven i tylko raz, i to przypadkowo mnie nie było. Dla mnie to jest taka bardzo przyjacielska impreza, głównie przyjeżdżam tutaj spotkać się ze znajomymi. Jesteście tutaj, nie wiem, bardziej wspominacie dział retro, czy nowe gry? Nowe. Nowe gry i co was najbardziej zainteresowało? Symulator snowboardu na VR-ze i słuchaj, byłam na kucykach. Na tych kucykach. Dobra, to ja miałam największy z tego fan tak naprawdę. Ale wygrałaś ten wyścig? No trzeba by mieć dodatkową masę, wydaje mi się, żeby wygrać ten wyścig, ale wygrałam. Z 5-latką tak, ale wygrałam. Dzień dobry. Liczyłem, że powiesz coś więcej. Ale w ogóle współczuję, że tak ludzie, którzy wychowali się na sucharach, to... Ich życie musi być suche. Znaczy ich życie jest tak suche, bo po prostu czasami nie było pieniążków, więc sukary wchodziły w dietę, potem wychodziły... Ja bym zmienił temat, bo w złym kierunku zmierza ta rozmowa. Jak widać, Polacy kochają symulatory. Przede wszystkim symulatory jedzenia. Jesteśmy w tej legendarnej, kultowej strefie gastronomicznej. Ten wieczór dopiero się rozpoczyna, a jest tutaj dostępny tak zupełnie dla was zarówno symulator kebaba, burgera, jak i kawy. Myślę, że ten symulator kawy to najbardziej do nas przemawia teraz. Symulator kawy po tylu godzinach pracy, oj tak, przydałby się tak bardzo. Ale chyba nie tak bardzo jak symulator suszarki, bo po prostu jesteśmy kompletnie oblani potem. My już oddajemy głos do studia. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia. Wody. Serio, wody. Poczekaj. Nie, serio, wody. Poszukam. A nie chcesz przyszliście, tego? Przyszliście... Czegoś przekąsić może? Może suche żeście przeszli po prostu. I suchą stopą. Mokrą stopą właśnie. Suchą właśnie. Zepsuli wszystko. I jak Bożysz, się podobało Bożysz, na tegorocznym Pixel Heaven? Mi się bardzo podobało. Byłem wczoraj, czyli w niedzielę, na naszym wspólnym zresztą panelu, o którym mieliśmy okazję porozmawiać sobie w towarzystwie zresztą wyśmienitym, bo Tomka Kreczmara i Emila Leszczyńskiego, czyli Emilusa i Tomka Kreczmara, czyli człowieka odpowiednio, który zrobił Escape, a potem który zrobił Hypera. Ale jeszcze Krugera. I Krugera, który prowadził oczywiście wszystko, który był moderatorem. Mieliśmy sobie okazję porozmawiać o programach telewizyjnych związanych z grami i to było dosyć ciekawe, dlatego że mieliśmy właściwie cały przekrój tego, co się działo w Polsce od 96 czy 97 roku, tak nieprzerwany po prostu. Jedyne, czego brakowało, to Rubika i multimedialnego. Ale multimedialny od lat to też jest ważny program. Ale tak jakby, trzeba kiedyś zaprosić. Nie heheszkując, to jeszcze Marcin Sońta też można byłoby tak, spokojnie zaprosić. I Marcin też jest taką osobą, która całkiem sporo wkładu w ten świat telewizji i programów o grach włożyła, tak za przeproszeniem. Myśmy już o Pixel Heaven dużo opowiedzieli, więc nie będziemy się powtarzać, albo nie, będziemy się powtarzać. Powtórzymy w takim razie, że jeżeli jesteście z Warszawy i macie okazję pójść na Pixel Heaven, to warto, bo to jest jeden z najfajniejszych pikników majowych, jakie można sobie wyobrazić, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi gry. Bo to jest takie wielkie święto, troszeczkę, znaczy przede wszystkim gier retro oczywiście, ale też jakby całe, to jest święto déjà vu.
Tak, to jest nasz taki święto, to benefic. To jest benefic déjà vu. Jak żeśmy wczoraj robili ten panel, to mieliśmy takie wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście robili na żywo odcinek déjà vu, tylko z tymi ludźmi, o których myśmy wcześniej opowiadali, ale a teraz oni sami. Zdjątka były, autografy były, to było bardzo wszystko przyjemne, było prawda? Trzeba potrenować, co prawda, bo człowiek taki jest jakiś taki zawsze speszony, ale to jest bardzo miłe. Natomiast Pixel Heaven ma absolutnie unikalny klimat, unikalną atmosferę. Rzeczywiście ci goście, którzy są tam zapraszani, to są ludzie, na których wychowała się ta starsza część naszej widowni, zakładam. Więc większość z was to śmieszne dziadki takie tam po prostu wychodzi. Starszy nie? pan i pozdrawia. Seniorzy. Pozdrawia nie? ten. A to są ludzie, którzy tworzyli te gry pierwsi. Oni stworzyli giereczkowo. O właśnie, ja ostatnio wprowadzam nowe słowo. Zamiast gaming, które jest obco brzmiącym słowem, słowo giereczkowo. Nasze giereczkowo. To jeżeli chodzi o to giereczkowo, to oczywiście bez nowych gier to giereczkowo by nie istniało, a podczas Pixel Heaven spotkaliśmy m.in. Rafała Basaja, który nam co nieco opowiedział o zbliżającej się wielkimi krokami ich najnowszej grze, najnowszej produkcji, czyli Layers of Fear 2. Na tegorocznym Pixel Heaven nie mogło zabraknąć Blueberów, Blueber Team, Layers of Fear 2, Rafał Basa i cześć. Cześć, cześć. Ja właściwie w swojej zapowiedzi powiedziałem już wszystko, dlaczego się akurat tutaj spotykamy, ale bardzo ciekawy jest panel, który się w ramach imprezy odbył, czyli horrory w grach. Tak jest, nasza domena, specjalizujemy się w tym, cały czas próbujemy się rozwijać, stworzyć coraz lepsze produkcje. Za chwilę premiera długo wyczekiwanego przez fanów Layers of Fear 2, czyli kontynuacji chyba naszej największej gry do tej pory z 2016 roku. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że się spodoba. Kolejna gra, która jest, ktoś może powiedzieć, kontynuacją, rozszerzeniem, ewolucją czy właśnie rewolucją? My sobie wręcz zrobiliśmy taką naszą nazwę na podhorror gatunkowy, który my robimy, sobie nazywamy go Hidden Horror. I on tak naprawdę ma dwa wyznaczniki. Jeden to, że każda nasza gra musi mieć temat. Najczęściej jest to jakiś psychologiczny albo socjologiczny temat, który się przewija przez całą grę. W pierwszych Layersach chociaż było to ta walka trochę pomiędzy możliwością posiadania szczęśliwej rodziny, a tam successful career w znaczeniu jakichś tam sukcesów. Drugą rzeczą jest coś, co my sobie marketingowo nazywamy Katarzys 2.0. Wiadomo, katarzys, czyli to uwolnienie od nagromadzonych emocji w kontekście horroru strach, czyli nam bardzo zależy, żeby graczy stawiać w takich sytuacjach, żeby oni się musieli zatrzymać na chwilę i zastanowić nad tym, co się w grze wydarzyło, a w idealnym świecie jeszcze w ogóle odniosą to do siebie. Ludzie wracają z refleksjami do nas i no jest to super, więc to jakby przy takim podejściu do gatunku to właściwie no, temat jest nieskończony, a ja też wychodzę z założenia, że horror jest najbardziej chłonnym gatunkiem ze wszystkich. Czy my sobie go wrzucimy, nie wiem, do lasów świętokrzyskich dzisiaj, czy oprzemy sobie grę o jakieś mity nordyckie, czy wrzucimy na statek kosmiczny, to jakby to wszystko działa ze sobą, więc to jakby ten horror, on się nie wyczerpie. Jeżeli chodzi o gatunek, jeżeli chodzi o tego rodzaju gry, jakie robicie, czy to są gry na raz, czy można do nich wracać po wielokroć z tego względu, dlaczego mówię na raz, bo one w określonych momentach mogą cię tylko raz nastraszyć. I to jest takie pojedyncze doświadczenie. Ktoś może też zepsuć to doświadczenie, na przykład streamując waszą grę i pokazując tę grę. Być może nie zgodzisz się z tym i masz na to zupełnie inną odpowiedź. Czy to są gry wielokrotnego użytku, czy na raz? Wszystko to jest kwestia imersji tak naprawdę. Jeżeli ktoś czuje grę, potrafi wejść w ten klimat gry, to pomimo tego, że on wie, że coś tam się wydarzy, że ta zgaśnie to światło, albo że to środowisko zmieni się wokół niego w coś no, mocno niepokojącego, to jakby nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś jest na tyle zainwestowany emocjonalnie w grę, to najprawdopodobniej i tak to odczuje, więc jednocześnie odpowiedź jest chyba i tak i nie. To wszystko zależy od podejścia gracza, bo też jasne, że są ludzie, którzy grając po raz pierwszy nawet powieką nie mrugną, ale no mamy nadzieję, że jednak będziemy potrafili trochę postraszyć ludzi przy tych Layersach drugich, które nadchodzą. Trzymamy bardzo mocno kciuki za premierę tego tytułu, bo też, kurczę, no, sprzyjamy polskim twórcom i polskim deweloperom i zawsze mocno za was trzymamy kciuki. Także, tak jak widać, trzymamy kciuki i do zobaczenia. Dzięki śliczne i też trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że gra się wszystkim spodoba. Trzymamy kciuki. Trzymamy. Trzymasz kciuki? Ja trzymam cały czas. Aż kurk ciebie leją po tak prostu. Jest. I niedługo będziemy w stolicy, tej starej stolicy, czyli w Krakowie. Ruszamy w niedzielę i tam spotkamy też Rafała.
Dobrze. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że muszę powiedzieć, że Layers dwójeczka podoba mi się bardzo. Wrócimy do tego wygląda tematu. Wygląda super. Ja na razie muszę zrobić, wiesz, tak. No bo ty już wiesz rzeczy. Ja wiem rzeczy, ale nie mogę jeszcze zdradzić, gdyż ponieważ bym musiał... Chociaż mnie w sumie zabić. One i tak już nie działają, wiesz, te nerki. Musiałbyś mnie zabić i zabić wszystkich naszych widzów. To by było bardzo nie... Myślę, że tutaj to Rada Radiofonii i Telewizji byłaby interweniowałaby. Interweniowałaby. Osiem typów graczy, którym jesteś. To jest kolejny jeszcze temat, który chcemy omówić i który przygotowaliśmy. Tym trzecim, ale jeżeli chodzi, odliczając od najmniej... A, myślałem, że to już było pytanie. Czy od najwięcej, bo to jest wszystko w procentach policzone. Ja nie każ mi liczyć, błagam cię. Jezus Maria, nie, dobra, przestraszyłeś mnie. Jakie są te typy? Zapełniacz czasu. To jest w ogóle, jeżeli chodzi o raport newsu, najczęściej występujący rodzaj gracza. Wiesz? Kategoria. Czyli tak, to sobie po prostu, że to jest giereczkowo czyli dla czas niego wolny, jest... ze znajomymi, mobilki, prawda? Tutaj są odpalane i jakby zabijamy czas, grając w giereczki. Rozumiem. To jest jakby ta najczęściej udzielana odpowiedź, czy... bo tam jest ankieta i trzeba odpowiedzieć na ileś pytań i dostajesz wtedy odpowiedź, jakim graczem, czy którym jesteś. Dobrze. Gracz w chmurze i zobacz, słowo chmura się pojawia. 19% tego co badania. To znaczy gracz w chmurze? Gra w wysokiej jakości, gry, które są oferowane w wysokiej jakości, takie wysokojakościowe produkcje, ale najczęściej darmowe lub kupione w dużej promocji. Jako, że nie lubi wydawać pieniędzy na sprzęt, chętnie skorzysta z usług strumieniowania rozrywki. Proszę cię. Czyli na przykład chciałby... Co bullshit, rany boskie. Ale dobrze, dalej. Chciałby, wiesz, na przykład na jakimś starym sprzęcie sobie pograć, ale w te najbardziej wymagające gry. Taka osoba. Mamy po 13%. Uwaga. Gracz ostateczny... Czyli uwielbia wydawać pieniądze zarówno na gry, jak i na sprzęt, a większość czasu wolnego poświęca właśnie to my, na granie. To mojemu dziewczęciu też to wyszło. Graczami ostatecznymi i jeszcze jest gracz popcornowy, czyli osoby, które nie przepadają za graniem, ale bardzo lubią oglądać rozrywkę innych. Czyli wiesz, dla streamerów okienko, prawda? Tak. To też jest gracz. Jeżeli oglądasz, jak ktoś gra w gry, to też jesteś graczem. No to trochę dziwne, ale tak konsument jest. Konsument giereczkowa, bym powiedział bardziej. Niż... Mam jeszcze wszechstronny entuzjasta. To też ja. Czyli lubi wszelkie formy elektronicznej rozrywki, od grania aż po oglądanie innych osób bawiących się w granie. Albo jeszcze jest entuzjasta sprzętu, który śledzi jakby te techowe nowinki, doniesienia jakby. Nie chcę robić tutaj odniesień żadnych, co to jest entuzjasta sprzętu, ale znam najświeższe. Jeszcze jest widz z tylnego siedzenia, tak przyspieszając. Backseat Gamer, tak. Jest, to teraz jest cały format 6%. Na YouTubie o tym. Ten Girlfriend Reviews, czyli polecam wam swoją drogą, jeden z najlepszych teraz kanałów na YouTubie, nazywa się to Girlfriend Reviews, jak właśnie powiedziałem, i to jest dokładnie, dziewczyna jest backseat gamerką swojego chłopaka i jakby ona recenzuje gry za jego pleców. Ale to jest dobre, bo to widz z tylnego siedzenia to jest ten taki weteran, który w swoim życiu przegrał bardzo dużo godzin, a teraz z uwagi na dorosłość i obowiązki nie ma za bardzo czasu, więc on tak sobie, wiesz, z tego tylnego siedzenia. Słuchaj, to jest raport newsu. Ja tego nie wymyśliłem. Ja ufam newsu, ale to jest taki bełkot. I teraz gracz standardowy. Strumieniowy gra w hardkorowe gry i czeka na strumieniowanie rozgrywki. Gracz standardowy. 4%. Najmniej, jeżeli byś chciał wiedzieć. I to jest jaki? Ma bardzo dużo sprzętu do grania i nie lubi oglądać innych w serwisach pokroju YouTube lub Twitch. Gracz standardowy. Gdzie on jest standardowy, jak jest go najmniej? No mówię, nie trzyma się to kupy, no wybacz. No. Którym graczem jesteś w takim razie? Ja jestem hardkorowym i entuzjastą. Piosenkę pana Koracza, najbardziej chciałabym usłyszeć. Chciałbym usłyszeć, tak jest. W tym momencie, nie? W tym momencie. Ja jestem w tym momencie tym entuzjastycznym. O mój Boże, giereczki oraz tym hardkorowym. Mój Boże, niby wychodziło, że jestem z tego tylnego siedzenia, że mnie obowiązki, dorosłość, wiesz, rodzina. Nie. I że nie, dużo kiedyś grałem. Radziu, ja dzisiaj kiedyś nie grałem, teraz ja dzisiaj Radziowi patrzyłem przez ramię i widziałem, ile Radziu ma giereczek zainstalowanych na swoim Switchu. Ma ich bardzo, bardzo dużo i najśmieszniejsze jest to, że za każdym razem, kiedy się z Radziem widzę, a widzę się co tydzień, ma tych giereczek coraz więcej na tym Switchu. Więc może on jest taki cicha woda, brzegi rwie, ale to jest totalnie hardkorowy gracz, entuzjasta, niestrumieniowiec. Entuzjasta, niestrumieniowiec. Entuzjasta, niestrumieniujący. To trochę tak, wiesz, zabrzmi, jakbym miał już problemy z pewną częścią ciała. No Boże, z tym strumieniem. Jak powiedziałem, tak? Another day, another random body pain. No. Ale wiesz, jak już mnie dopadła rwa kulczowa, to już jest ten moment, nie? To już jest ten moment, że trzeba poszukać sobie miejsca spoczynku ze sprzętem, który zakupiłem. Radziu, czy my nie mamy jakiegoś wsadu znowu tutaj?
No, żeby nie popełnić faux pas, mamy w SAM, faktycznie. Doskonale. Déjà vu, kultowe gry. To widziałem gdzieś. No, zobaczcie. All you had to do was follow the damn train, CJ. Chyba dosłownie każdy starszy gracz zapamięta te słowa do końca życia. Już Grand Theft Auto 3 i Vice City przekonały wszystkich, że studio Rockstar Games będzie w przyszłości wyznaczało nowe standardy dla trójwymiarowych gier akcji z otwartym światem. Ale San Andreas przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Tytuł ma na karku 15 lat, co w skali gier jest wiecznością, ale do dziś pojawiają się głosy, że nikt nie przeskoczył tak wysoko postawionej poprzeczki. Powodów jest tyle, że tak naprawdę nie wiadomo, od czego zacząć. Jak to już zwykle bywa w przypadku gier z serii Grand Theft Auto, wisienką na torcie pozostaje wciągająca fabuła. Ale przede wszystkim mamy też barwne postaci i mistrzowski voice acting zgrabnie uzupełniający doskonale wyreżyserowane cutscenki. Przygoda Karla Johnsona rozciągała się na około 30 godzin wypełnionych po brzegi wojnami gangów, zuchwałymi napadami, szalonymi pościgami czy wreszcie wykonywaniem czarnej roboty dla rządu. Wszystko zostało oczywiście potraktowane z przymrużeniem oka. Przede wszystkim jednak w swoim czasie San Andreas imponowało rozmachem i dokładnością, z jaką zbudowano cały świat gry. W fikcyjnym, tytułowym stanie znaleźliśmy aż 3 sporych rozmiarów miasta, wzorowanych na Los Angeles, San Francisco i Las Vegas. A do tego musieliśmy doliczyć wielki, pustynny obszar, lasy, równiny czy wreszcie wielką górę Chiliad. Na różnorodność zdecydowanie nie można było narzekać, a w każdej, nawet najmniejszej lokacji można było trafić na coś interesującego. A to na tajną bazę wojskową pośrodku niczego, a to na bezpańskie samochody jeżdżące nocami po zagajniku. Mapa mierzyła ponad 30 km2, a to wszystko bez natrętnych ekranów ładowania. Eksploracja cieszyła tym bardziej, że San Andreas obfitowało w szeroką gamę pojazdów. Pomijając ponad 100 modeli samochodów osobowych, dostawczych i użytkowych, do naszej dyspozycji oddano monster trucki, go-karty, rower, pionow zloty, a nawet jetpacka. Ten ostatni pozwalał nam dostać się dosłownie wszędzie, co w połączeniu ze spadochronem dawało wrażenie zbliżone do obcowania ze zwariowanym Just Cause. Rozbijanie się po stanie San Andreas umilała też ścieżka dźwiękowa, trafiająca w gusta dosłownie wszystkich graczy. Od popu, przez różne odmiany rocka, hip-hopu i muzyki elektronicznej, na muzyce klasycznej i jazzie kończąc. No i country. Biorąc pod uwagę ilość terenów wiejskich, nie można było zapomnieć o country. Każdy, kto natknął się na stację K-Rose, beztrosko jeżdżąc po świecie gry, z pewnością nabrał sympatii do tego gatunku i do dziś z rozrzewnieniem wspomina takie klasyki jak Hey Good Looking czy All My Exes Live in Texas. Pod względem rozgrywki przemawiającym do wielu osób przełomem była możliwość dostosowania wyglądu bohatera. W miastach można było znaleźć przeróżne sklepy z odzieżą, od tanich sieciówek reklamujących się hasłem więcej śmieci za mniej pieniędzy, aż po wystawne salony z szytymi na miarę garniturami. Wybór był wprost ogromny. Dresy, skóry, koszule, okulary, bandany, czapki, a najlepsze jest to, że każdy element garderoby dobierało się osobno. Dzięki temu dało się pomieszać wszystkie style i wyglądać jak ostatni rajec. Deweloperzy z Rockstara kierowali się jednakże zasadą, że to nie szata zdobi człowieka, a człowiek szatę. Naszym zadaniem było więc zadbanie o odpowiednią sylwetkę Karla. Częste stołowanie się w fast foodach rychło kończyło się pojawieniem tłustego bębna, natomiast pakowanie na siłowni dawało muskulaturę godną Schwarzeneggera. Interesujące okazały się przemycone elementy RPG w postaci statystyk opisujących CJ-a. Poziom tłuszczu, tkanki mięśniowej, szacunku, seksapilu, wytrzymałości pojemności płuc, umiejętności kierowania pojazdami i posługiwania się bronią. Każda miała mniejsze lub większe przełożenie na sprawność naszego bohatera. Gruby brzuch oznaczał wolniejszą prędkość sprintu, respekt wśród ziomków na dzielni pozwalał rekrutować gangsterów na ulicy, a odpowiednio wysoki skill w strzelaniu umożliwiał używanie 2 pistoletów maszynowych jednocześnie. Nim po prawie 10 latach doczekaliśmy się Grand Theft Auto 5, to właśnie San Andreas było klejnotem w koronie Rockstara. W obu grach nie da się nie zatracić na setki godzin, co i rusz odkrywając coś nowego w tych ogromnych, tętniących życiem piaskownicach.
A pewnie gdyby zapytaliśmy się starszych graczy, najcieplej wspominaną odsłoną byłoby właśnie San Andreas. Ja to potwierdzę. San Andreas kocham nad życie. Najbardziej z wszystkich gier kocham San Andreas. Bardzo udana gra. Cudowna. Nie no, to była cudowna gra. Absolutnie w tamtych czasach jeszcze do tego swoimi rozmiarami w ogóle odejmowała głos i był to pierwszy tytuł, który dla mnie był system sellerem. W sensie dla niej sobie kupiłem PlayStation 2. Kiedy na Switcha? Dokładnie. A już nie wydali przypadkiem? Jeszcze nie. Impulsywne kupowanie, wiesz. Tak, ty jesteś wariat. O to chodzi. Obiecaliśmy wam odpowiedzi na komentarze, bo to jest program interaktywny z waszym udziałem, za co oczywiście serdecznie dziękujemy, że jesteście, czy to w internetach, czy przed ekranami telewizorów, tak w sposób tradycyjny, więc hashtag FauxPaux się przydaje, zwłaszcza jeżeli te pytania zostawia się w naszych mediach społecznościowych. To teraz... Pierwsze gorzej, pytanie, jak zostawiacie je w cudzych. Pierwsza prośba, Konrad, pozdrówcie Maćka i moją babcię, proszę. Także Maćku, pani babciu, Maćku, babciu, panie, pani, panie, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Babciu Maćku. Babciu Maćku. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy to i Konrada, Konrada też pozdrawiam. Konrad uzyskać, ale to właśnie otrzymałeś od losu. Tak miało być. Tak wyszło. Kolejne pytania. 256 Pixels Entertainment, proszę to bardzo. To już jest pytanie, mam policzyć? Jak Gimper przejmie program, to czy będzie się ten program nazywał Gimpaux? Moim zdaniem Fogimp. Faux Gimps. Gimps. Co sądzicie o serii Far Cry? To z kolei pytanie od Dolara. Proszę, jedziesz. Co sądzisz o serii Far Cry? Ja mam swoje zdanie, oczywiście, że mam. A ty zawsze masz swoje zdanie. Wiem. No. Mi się podobają badasy z tej serii, zawsze. W sensie źli, tak? W sensie ci źli. Pastor bardzo mi się podobał. Tak? Z piątki. Nawet sobie figurkę zakupiłem. Nie jestem fanem. Znaczy nie, mówiłem żonie, że dostałem. Serio? Tak. Także dostałem Sonia, figurkę nie oglądaj. Pastora. I ten. Nie i, słuchaj. I jeszcze z poprzednich części też. Ja jestem mega fan, znaczy ja w ogóle uwielbiam Far Cry. Pierwszej części oczywiście gram, a jedynka to był w ogóle wielki przełom, dwójka była bardzo ciekawym rozwinięciem, ale miała swoje problemy, od trójki ta seria wygląda tak samo. I jestem mega fanem, ale z przewagą pewnego konkretnego tytułu w tej serii, jest to Primal. Mój ulubiony Far Cry to jest Far Cry Primal. Primal, tak. Bo ten mi się najbardziej, to jak oni wymyślili tego sandboxa, do tego mi najlepiej pasowało skradanie się, strzelanie z łuku, bez broni palnej. Bardzo oryginalny, prawda? No, tam była fajna bardzo historia, wymyślili własny język, spoko gra, dawaj dalej. Mm-hmm. Bo mamy mało czasu. New Dawn? Nie grałem jeszcze, widziałem tylko jak Kim grała i bardzo mi się podobało. Podoba mi się bardziej niż piątka, właśnie przez to, że piątka dla mnie jest bardzo niewiarygodna. Bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby w Stanach przez więcej niż 24 godziny jakiekolwiek hrabstwo miało szansę uzyskać niepodległość. No ale wiesz, sekciarstwo, tego rodzaju friki, wiesz, zapatrzenie się nie wierzę. W opór, w religię, nie, to jest nie dla wierzę. Ciebie nierealne? Dla mnie ta gra jest strasznie niewiarygodna. Już swoją drogą, jeżeli robisz o White Supremacist grę, to nie rób tam później multikulti. Natomiast New Dawn mi się bardzo podobał. I wizualnie, i to jak jest gameplayowo pociągnięty. Bardzo spoko gra. To jeszcze taki miły komentarz od Misius 87. O, Misius. Czy macie w planach robić coś więcej niż tylko jeden program na tydzień? Miło się was ogląda. Hashtag FauxPaux. To teraz słuchaj, piszesz na adres pan.solosz@polsat.pl. Piszesz tak, proszę pana, oni są super, prosimy o więcej. A tak bez żartów to... Zobaczymy. No, ucho, znaczy się nasza produkcja mówi, że też chce. To my byśmy tak prosili jeszcze. Taki prosimy, jeden, jeszcze jeden program. I mamy jeszcze pytanie od MS Deliquent, oczywiście naszego stałego widza. Hashtag FauxPaux, pytanie do głównego hejtera gry Minecraft, to chyba ty. Co sądzisz o Minecraft Earth? Przez złośliwców nazywanych Minecraft Go. Dobra, więc przede wszystkim zdementuję pogłoski, jakobym był hejterem Minecrafta. Czy ja trochę się obawiasz o swoje życie? Już teraz to, wiesz, no, tam długie kilofy są ostrzone, więc wiesz, diamentowe, więc noc diamentowych kilofów będzie. Nie, ja nie jestem hejterem Minecrafta, mi się Minecraft strasznie podoba, jestem zafascynowany tą grą jako zjawiskiem giereczkowym. Giereczkowym. Albo giereczkowym. Kostkowi się nie spodobało niestety. Więc ta gra mi się zawsze podobała. Nie mam zupełnie ochoty w nią grać i bardzo lubię sobie robić z niej żarty. Więc to jest tak. To nie jest tak, że ja jej nienawidzę. Ja po prostu lubię z niej żartować. Natomiast co do tego Pokémon Minecraft Go. Genialna rzecz. Strasznie mi się podoba. Tak powinno działać AR.
dużo bardziej mnie interesuje. Znaczy w ogóle to chyba będzie AR-owa gra w odróżnieniu od Pokémonów. Pokémony nigdy nie były grą AR. To była gra geolokalizacyjna przede wszystkim, która miała nakładkę AR-ową, przez którą można było grać i która nawiasem mówiąc była najgorszym możliwym rozwiązaniem do grania, bo najlepiej się grało bez AR-a. W sensie jak się chciało grać w Pokémony wydajnie, to się wyłączało na dzień dobry AR-a i grało się tylko i wyłącznie na tym normalnym trybie. Tak? A tutaj rzeczywiście wygląda na to, że AR jest kluczowym jakby elementem tego całego pomysłu. Ja chętnie sobie zabuduję dom, tam dookoła postawię sobie jakieś klocki. Bardzo ciekawy pomysł i bardzo na niego czekam. Nie hejcę. To ja powiem tak, za tydzień Faux Pas w takiej edycji specjalnej będzie dwóch gości, będzie jedna niespodzianka w pierwszej części programu. Drugą żeśmy już zepsuli. Związana z pewną kultową grą, a druga niespodzianka to będzie wizyta, bo nie mogę przedstawić gościa z pierwszej części, ale z drugiej mogę. Miłosza Białasa. Już żeśmy przedstawili nawet, tak. To jest ten, co się pytał, czy Kostek będzie grał w PUBG'a, bo myśmy razem grali. No to co, to wszystko od nas dzisiaj. Rok w grach za chwilę, także zobaczcie, w co zagrał Rok. I my się widzimy za tydzień, po prostu. Pan Radosław Nałęcz. I pan Tadeusz Zieliński. To ja. Dziękuję. Dziękuję. Dobrej nocy.